Dobra, panowie, tu było to, było to. Przysięgam, że to tu było. Nic tu nie było, kłamiesz. Było. No, no, mówiłem, słuchaj, nie, opowiem wam historię. Możesz przestać na mnie strzelać? Bambusa nas zrobiłeś. Nie zrobiłem, no te, patrz, ale tego tutaj też nie było. Ktoś to musiał wykopać. Ja tu przyszedłem, nawet to było zamurowane tu bardziej. Ja odpakowałem tylko dwa bloki, a te skubańce to namierzyły. A, bo przecież. Dobra, zabierz go ode mnie, zabierz go ode mnie, bo zrobię krzywdę. Ej, a wiecie to, że nabój zostaje w ziemi? Serio? Sprawdzę. Uwaga, będę strzelał rakietą. Paweł, gdzie jesteś? No. Nie! Chcę zobaczyć, nie. Czy nabój zostaje Ej, w ziemi. Ale wiesz, Dave, jak myślisz? Bo Toast mówi, że przyszli tu z wiertłem i w jedną noc i wszystko tutaj obgrabobili w jedną noc, nie? Kosmiczny. Ja uważam, że to jest... No, powiem szczerze, Filipie, ja wiem, no lubimy się, ale stary, no... Jak, nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego. No nie, nie, ale musisz no, mi się grozić, ale bo... dobra, ale tego wozu też tu nie było. Przecież identyczny wóz, patrz, nawet jest ametyst, tam się też był ametyst, oni go wykopali. Dobra, no, giniesz, i zabrali umierasz, skan. Umierasz już w tym momencie. Czemu to zrobiłeś? No bo strzela do mnie bez przerwy, jak już chciałem się pogodzić. Dobra, przepraszam, panie Pawle, ja naprawdę nie chciałem, ale... Dobra, strzelę jeszcze raz, to zobaczysz, co to jest, co to jest karabot. No, jestem już zbulwersowany tą waszą kłótnią, mam tego dość. Ale to nie jest kłótnia. Wracam na palionowo. No to, dobra, ja też, Paweł, denerwujecie mnie. Dobra. Kłócicie się o dwóch dni o nic. Nie, ja nie zostaję. Ale słuchaj, Paweł, słuchaj, no bo musimy sobie wyjaśnić, jaki był plan podróży. Plan był taki, że przyjeżdżamy, się wzbogacamy i ciebie zostawiamy, mówiąc ci, że zostaniesz prezydentem. Więc nie możesz teraz mieć tego planu. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Moim zdaniem powinniśmy iść do tej bazy. Oni tam muszą to mieć. Skoro oni to zabrali... Ej, a ja mam do ciebie, Filip, zagadkę. Patrz, dawaj. Jest wzo lew, nie? Jest wzo lew, no. Jakimś fartem ten lew śpi. Okej. A ty chciałbyś go obudzić i po prostu wsadzić mu głowę do jego gęby? Nie wiem, jaki jest point tej historii, ale... No taki, że wracamy znowu do tamtej bazy, no dobra, nie wiem, ale oni celu. Uciekli stamtąd, przecież przed chwilą my przejęliśmy ich statek, no to co? To mamy no dobra, tam ale teraz? Oni pewnie wrócą, kurde, z posiłkami. No to, kurczę, zjemy z nimi. Ja mam kawał. Taki, kurczę, dawaj kawał. Ja mam kawał. Dawaj kawał. Gdzie wyjdziecie? Idziemy tam. Jest sobie zoo. No. W jednej klatce jest małpa, a w drugiej klatce jest lew. No. Lwem jestem ja, a małpą jest Toast. A były w tej bałce smoki? Mamy formę. Jest forma do żartów. Dobra, po dzisiaj. Co, ale to, czemu wy tam idziecie do tej rakiety, jak ja mówię, że idziemy tam, do tego bazy ich? Jakiej bazy ich? No, słuchajcie, no jeżeli oni zabrali te wszystkie bogactwa, no to one gdzieś tam muszą być, nie? W kierunku ty idziesz, to jest tam, nie? To jest tam! Ja już nie wiem, gdzie to jest, ja już się tu pogubiłem. Ale wy macie... Ja mogę się założyć, że to mówi nieprawdę. Dobra, zakładamy się. Ten, który ma rację, strzela w drugiego z bazuki, rozumiesz? Co ty masz z tą bazyką? Czemu ty jej kosmitą? Polubiłem ją, pokochałem tą bazukę i... Mam rację? Dobra, a przeproś teraz na wizji. Nie założyłem się. Przeproś. Ty przeproś. Ej, ale w sumie się nie założył. No ale no powinien przeprosić, bo tu prawda oskarżenie padło w moją stronę. Ja się trzymam. W ogóle to wy mnie powinniście przeprosić. Przepraszam. O, dzięki. Wiem, że atmosfera tej jest taka, ale... Ja lubię się pogodzić czasem, nawet jak taka nie ma osoby. Atmosfera, ja nie wiem, tu jest napięta, chłopaki, ale jak jest jakaś napięta na żuku. Ale ja... Denerwuję ciebie po prostu. Dobra, ja się słuchajcie. Przepraszam. Po prostu wiesz, no jest wśród nas mocno dopieczony Toast teraz, nie? No to jest prawda. I mocno skiszony ogór. No właśnie. I mocno pognieciony dywan. Nie, bo ogórem on jest. A! No przecież ogór, nie? A ogór co to, Dave? Ale dywan też on. No to co? Powiedz, ja skąd, jestem ten. Kiedy przyszedł ten czas, w którym zyskałeś tyle przezwisk? Co, ogór? No i dywan. Ogór to przez Wojana, a dywan to przez... hejtera. Dobra, możemy się tu nie zatrzymywać, lecimy tam, bo ja już wam powiedziałem, w którą stronę idziemy, a wy jakoś dziwnie zbaczacie z kurwa. Ale biegnę! Panowie, ta droga me męczy. No to... Właśnie, nie wiem, już tak to... piąty... Ała! To może... Mam ochotę ci strzelić tego Javiera. Dobra, strzelamy w niego, ja też chcę. No nie no! Nie no, dobra, słuchajcie, dobra, jakie wakacje, kurczę, ile razy ja ci będę musiał powtarzać, że ty tu nie przyjechałeś odpoczywać. Dobra, chodźcie, lecimy tam, ponieważ ja czuję, że tam gdzieś ale u ciebie schowane. Ale nie, Toast, co? Strasznie tutaj wyzywasz Pawła, ale czemu? Ale dlaczego wyzywam od razu? No tak go mieszasz z płotem. Ale dlaczego zakładasz, że ja go wyzywam? Ja po prostu mówię mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, rozumiesz? Mieszasz chłopaka z błotem. On przyjechał jako gość. On też ma uczucia. No dobra, przepraszam, Paweł. Posiadałem, wiesz, miałem na wakacje przylecieć. Dobra, czyli ja go przepraszam, a on jak zwykle ma to gdzieś. No widzisz, jak ja tu mam się pogodzić?
No to dobra, koniec, zachowałeś się niewłaściwie. Dobra, wchodzimy tam, normalnie szukamy tego, nie rozdzielamy się. Nie, nie, bo jeżeli... teraz dobra, Dave, chcesz? Możemy. Koniec, Dave. Ale co? Ale co? No właśnie. Dobra, dobra, to teraz wyzywamy Dave'a, bo ma inny kask. Ja się... Ja w ogóle mam wrażenie, że wy jesteście jak kobiety. Czemu? No bo się obrażacie co sekundy, ty. Ale ja się nie obrażam na nikogo, wy jesteście jacyś nienormalni. Nie wiem. Dajcie mi święty spokój, co? Ja dobra, po prostu... ja idę do statku. Dobra, no to... Ja... Nie no, po prostu, słuchajcie, dobra, na poważnie już, bo już nie mogę wytrzymać. Przyszliśmy tu po skarb, więc musimy znaleźć ten skarb. No i teraz celem jest to, że mamy go znaleźć, bo on tu gdzieś musi być na pewno. Do paszy dwa. Dobra, i on do mnie znowu strzela! Niech mówi Dave. I przyszliśmy do paszy dwa. No dobra, no ale przecież my tu przejęliśmy ten statek. Nie ma, przecież ci kosmici. No właśnie, na naszych oczach. Ale widziałeś, jak ich pogoniłem RPG-iem? Zrobię to jeszcze raz, jak będzie trzeba. Musieli to odbić. Dobra, słuchajcie, ale mam dla was zagadkę. Jakiego koloru byli kosmici? Tu jest chyba skarb. No to sprawdź. Czekaj. Nie mogę, bo nie mam kluczyka. Chodzę. Mnie tam nie obchodzą żadne klucze. Ej, jest coś faktycznie. Patrz, Ametyst, a tam też był. Farma. Dobra. Wow. Co ty to chciałeś powiedzieć? Możemy wrócić do zagadki o kosmitach. Jakiego koloru są kosmici? Pomarańczowego, czyli ty. Nie, chyba zielonego, to ale nie wiem. No, a Paweł i ty, Dawid, też jesteście zieloni. Dlatego was muszę pogonić. No, taka jest kolej rzeczy, tak jest. Widziałem, co powiesz, dlatego powiedziałem od razu pomarańczowi. A, bardzo zabawny jesteś. Dobra, dobra, słuchajcie, moim zdaniem gdzieś to będzie na statku. Oni by to zabrali na... chyba. Chyba nie na wiem, chłopaki, jesteś zbulwersowany. Ej, tam nie byliśmy, jeszcze, czekajcie. Ej, tu coś... Steve! Co, jaki Steve? Steve! Gdzie? Steve, ja jestem. Dobra, i ja, powiedz mi, wytłumacz mi, jakim cudem ty oddychasz. Jakie, co to jest za kask? Co to jest za kask? Steve. Ogór. Dywan. Dobra, on się dusi. Halo. On się dusi. Super, jednego mamy z głowy. Czekaj, skrócę jego męki i cierpienia. Nie, no... Nie! Dobra, możemy lecieć. Chodźcie, tam. Widzicie to? Tam będzie to. Ja to czuję. Ja to czuję. Panowie są słoneczne. Nie czuję się, panowie, dobrze w takiej atmosferze. Ale zostawcie mnie w spokoju, przecież jaka jest atmosfera? Ja chcę znaleźć złoto po prostu. Nie czuję się dobrze w tej atmosferze dzisiaj, panowie. No dobra. Co tu jest niby takiego? Wow! Ej, dobra, jest! Ej, to jest skarb! Co jest? Dobra, to były... Dobra, i teraz proszę przyznać mi rację. Proszę przyznać mi rację, że mówiłem, że jest ten. Patrz, ile tego jest, na pewno jest tego... patrz, ile tego jest! Wow! Ej, nawet tu jest, tej drugiej tu też! Są... Dobra, bierzcie wszystko, ile wlezie. Dobra, ja odkładam rzeczy. Nie zabierzemy tego! Bierzcie ile się da, no przecież musimy być bogaci! To jest to, po dobra, co ja tu przyszliśmy? To niepotrzebne. Ja mogę sobie to zabrać do domu. Ty nam tylko to możesz przetransportować, panie kolego. Ja to nie było. No to nie wiesz. Ej! Dobra. Ej, to, nie bądź taki! To ja tak tylko cię poinformuję, że wiesz. Ej, dobra, zabraliście wszystko. Dobra, kopiemy to jeszcze. Tu są jeszcze diaksy. Ja biorę no, to, ja. Mam full, no to już nie mam miejsca! No dobra, no to ty nie kop, to połóż mi kopać i ja to zbiorę, nie? Bo ja mam jeszcze miejsce. Mam kopać pistoletem. Ja mam full. A nie macie kilofa? Ja mam. Do tym. No ja to... kopię. No to kop. Kopię. Ej, dobra, ale... to ale... zajmie wieki! Dobra, ale musimy to skopać całe, bo to jest nam potrzebne, przecież po to tu przyszliśmy. W końcu. Dobrze, tak róbcie! Let's go! Dobra, zaraz ci robię kilof, patrz. Dawaj. Czekaj, czy jest tu gdzieś... Ej, tu nie ma drewna w ogóle. Ej, czajcie w ogóle bazukę, że my się ktoś powiedział bazuka? Mam. Ani bazuką w to. Ej, właśnie, czekaj! A nie, bo chyba nie wypadają bloki, nie? Wypadają. Ej, spróbuj. Dobra. No, wypadają! No i elo! Oj, fajnie. Dobra, no nie to kopiemy. Ale dawaj. Myślisz, że nie wszystkie wypadają? No nie wiem. Czekaj, muszę ładuj. Przeładować. Przeładować muszę. Co jest? Ładuj. Czekaj, bo odłożyłem te pociski, w sensie amunicję. Dobra, uwaga. Przeładowuję. Przeładowuję i... Poszło! Dawaj! Przeładowuję, poszło! No czekaj, nie wchodzi pod celownik. Jest kup. Dobra, zbiera... O nie, nie pod... O Boże, ale zwaliłem. No dobra. Ale to już trudno, mamy to. I co, i teraz, teraz trzeba... Tyle, zostawmy dla niepoznaki. Właśnie, no żeby, znaczy, no i tak się zorientują, że to... Dla niepoznaki. Dobra, czekajcie, to ja otwieram to wejście. Przesuńcie się. Ale my już wyszliśmy. Co ty robisz? Ja nie mogę. Ale my już wyszliśmy, kolego. A dla niepoznaki. Wiem, ale po prostu musiałem, było to silniejsze ode mnie. Ej, dobra, panowie, słuchajcie, po co my tu mamy jeszcze zostawać? Moim zdaniem wracamy. No, rakieta jest gotowa. Naprawiłeś ją? No. To jest już naprawione, twoim zdaniem?
No. Okej, okay. No to, a paliwo? Jest. Aha. No to wziąłem panowie, jak dla mnie, wracamy na palionowo.